Głośno było w niedzielne przedpołudnie na placu Piłsudskiego, ale nie mogło być inaczej w trakcie euroregionalnego festiwalu ulicznego, na który złożyły się działania nierozerwalnie złączone z głośną, rytmiczną muzyką. Impreza związana z szeroko rozumianą subkulturą ulicy, którą organizuje Gmina Miejska Bolesławiec i miasto Hradek nad Nysą. Honorowy patronat nad imprezą objął pan Piotr Roman, prezydent regionu Nysa i oczywiście prezydent miasta Bolesławca. A co możemy dzisiaj zobaczyć? Możemy zobaczyć zmagania w koszykówce ulicznej, bo popularnej streetballem, street soccerze, czyli w piłce nożnej, pokazy jazdy na BMX. A ponadto skoki na dyskorolce, mini piłka nożna na zamkniętym boisku i pojedynki tancerzy breakdance. W tej konkurencji wystąpili młodzi tancerze, którzy zachwycali publiczność swoją sprawnością. Oto pojedynek o trzecie miejsce. A cały konkurs wygrał. Widowiskowe były też skoki deskorolkarzy. Konkurencja ta polegała na skoku nad poprzeczką w trakcie jazdy na desce. Dobrze, gdy po skoku zawodnik spadał znowu na deskorolkę i pojechał dalej. Skejtowcy walczyli też między sobą w bezpośrednich pojedynkach. Wielkie brawa dla nich. I bardzo ładny koncert w nich. Jest 4 czy dla Filipa. Bartek ma jeszcze jedną szansę, bo na ostatnią literkę są 2 szanse. I niestety Filip Mandruk wygrywa. Przy tańcach i deskorolkach nie mogło też zabraknąć graficiarzy. Na specjalnie ustawionej ściance powstawała w czasie festiwalu ulicznego grafika. W turnieju ulicznej piłki nożnej uczestniczyły młodzieżowe drużyny, ale odbył się też mecz między reprezentacjami samorządowców z Bolesławca i z czeskiej Lipy. Piłka uliczna nie ma za wielu zasad i w takim razie czekamy na pierwszy gwizdek i rozpoczynamy. I jest nasze pierwsze symboliczne dotknięcie piłki przez prezydenta miasta Bolesław, pana Piotra Romana. A teraz już wielkie piłkarskie emocje w zamkniętym boisku, boisku mobilnym, piłka uliczna. I w natarciu Bolesławiec. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy, którzy pokonali Czechów 8-6. Do rywalizacji w koszykówce stanęło kilka drużyn o składach specjalnie przygotowanych na tę imprezę, a wśród nich żołnierze amerykańscy z jednostki stacjonujących w Bolesławcu. Widzimy tu koszykarzy z najwyższej półki. Co się dzieje? No, zorganizowany został turniej streetballa, na którym się pojawili byli zawodnicy, obecni zawodnicy grający w klubach w Polsce, za granicą. Przyjechali ludzie z Niemiec, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych, a więc takie międzynarodowe towarzystwo. Też Czesi chyba są, z tego co się orientuję. No, zabawa jest fajna, bo jest dosyć wyrównany poziom i w zasadzie wszystkie drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. I widać to było na asfaltowym boisku, na którym walczyły 3 osobowe składy. Street Soccer z Mobile Football, firma Mobile Football, która...